aktualnie poszukujemy kandydatów, którzy mogliby zostać u nas pilotami doświadczalnymi na tym helikopterze. Prowadzimy rozmowy z wieloma kandydatami i nie ukrywam, że jesteśmy bardzo zainteresowani wszelkimi pilotami, którzy pracowali kiedyś w naszej armii, którzy mają doświadczenie w operacjach bojowych, bo tacy piloci są najlepsi do testowania tego helikoptera. A piloci tacy, którzy latają na przykład w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa? Również są brani pod uwagę z tego względu, że tam jest naprawdę też elita pilotów, oni mają bardzo duże doświadczenie, umiejętności pilotażowe i nie wykluczamy możliwości pozyskania tych pilotów stamtąd, jeżeli będzie taka możliwość. Ile szkolą się tacy piloci, jak wygląda takie przygotowanie do tego, żeby mogli latać Black Hawkiem? Wszystko zależy od tego, jakie doświadczenie pilot ze sobą przynosi, na jakich maszynach latał do tej pory, ile godzin wylatał, jak szybko adoptuje się do nowego helikoptera, to jest dość spory helikopter. 3 miesiące to jest takiego przygotowania teoretycznego, następnie około 2 miesięcy praktycznego, żeby można było powiedzieć, że ten pilot może siąść na lewym fotelu. Taki cykl szkoleniowy, przygotowawczy przeszedł Leszek Powuła, a nadmienię może, że on jest pilotem pierwszej klasy doświadczalnym, a pilotów pierwszej klasy w Polsce nie mamy wielu. Także wszyscy, którzy do nas przychodzą, kandydaci, nie mają jeszcze tak wysokiego nalotu, ani tak wysokiej licencji. Dlatego dla nich może troszeczkę to więcej potrwać niż w przypadku Leszka. Przy czym mamy własny ośrodek szkolenia. Leszek również jest instruktorem z Majkiem. Robimy to w własnym zakresie, wszelkie potrzebne szkolenia i kursy doskonalające dla pilotów.